Witajcie. Lato w Kuwejcie charakteryzuje się nieznośnym upałem, co sprawia, że najmniejszy ruch na ulicy jest nie do zniesienia. W Kuwejcie, siedząc w klimatyzowanym mieszkaniu lub klimatyzowanym samochodzie, jedzie się do klimatyzowanego miejsca pracy lub klimatyzowanego centrum handlowego. Oczywiście wymaga to ogromnej ilości prądu, ale to jedyny sposób na ucieczkę od piekielnego słońca. Jest 9 rano, a temperatura w Kuwejcie osiąga już 45 stopni Celsjusza i nadal rośnie. Na przestrzeni lat Kuwejt stale się zmieniał. Temperatury w cieniu, w tym państwie Zatoki Perskiej, obecnie często osiągają 50 stopni Celsjusza w miesiącach letnich, bijąc tym samym rekordy. 21 lipca 2016 roku zarejestrowano najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek zmierzył człowiek. W kuwejckim mieście Mitribach temperatura osiągnęła 54 stopnie Celsjusza. Upał w Kuwejcie stał się ostatnio prawdziwą katastrofą pod słońcem. Temperatura sięga plus 70 stopni Celsjusza. Populacja metropolitalna Kuwejtu wraz z aglomeracją liczy 4 miliony ludzi, a są to 4 miliony naprawdę odpornych ludzi, którzy mogą wytrzymać nieznośny upał i burze piaskowe, które co roku nawiedzają to miasto. Okres letni w Kuwejcie jest tak gorący, że ptaki padają martwe, a koniki morskie w zatoce dosłownie się gotują. Martwe małże pokrywały skały, a ich muszle otwierały się, jakby były gotowane na parze. Stolica Kuwejtu odnotowała temperaturę 53,2 stopnia Celsjusza, co czyni ją jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi. Rekordowe upały, które co sezon nawiedzają Kuwejt, stały się tak intensywne, że ludzie coraz częściej uważają to za coś nie do zniesienia. Sieć jest pełna filmów, w których plastikowe części samochodów nie dają rady słońcu i się topią. Zdeformowana jest również sygnalizacja świetlna, a także inne gadżety pozostawione na słońcu. Na chodniku dowcipnisie smażą jajecznice. W związku z tym, że klimatyzatory w domach pracują na granicy swoich możliwości, sieć energetyczna nie wytrzymuje obciążenia, a przerwy w dostawie prądu w takich warunkach są niebezpieczne i niedopuszczalne. Klimatolodzy uważają, że pod koniec wieku przebywanie na świeżym powietrzu w Kuwejcie może zagrażać życiu nie tylko zwierząt, ale także ludzi. Statystyki medyczne mówią, że 67% zgonów w stolicy Kuwejtu jest spowodowanych upałem. Czym jest ciepło w Kuwejcie? To uczucie porównywalne do przebywania w piekarniku i to konwekcyjnym. Gorący wiatr owiewa twarz i wszystkie inne części ciała. Najbliższe temu uczuciu jest to, co człowiek odczuwa zimą, wchodząc do centrów handlowych, wpadając w strumień kurtyny termicznej przy wejściu, potężny strumień gorącego powietrza. To tak jakby obcokrajowiec, który przyjechał do tego kraju latem, odczuwał zawsze i wszędzie gorący podmuch na dworze. Tak wysokie temperatury rekompensują dwie rzeczy. Pierwsza to klimatyzacja. Tutaj jest absolutnie wszędzie, w każdej kawiarni, autobusie, samochodzie, pomieszczeniu gospodarczym i każdym innym pomieszczeniu. I muszę powiedzieć, że z klimatyzacją często posuwają się aż za daleko. Nieoczywiste rzeczy to zimne zasłony przy wejściach. Ogólnie rzecz biorąc, klimatyzacji poświęca się nie mniej uwagi niż ogrzewaniu w zimnych krajach. Drugą rzeczą, która daje ratunek, jest wilgotność, a raczej jej brak. Wilgotność powietrza waha się tutaj w granicach 5-20%, co jest bardzo niską wilgotnością, która po prostu nie występuje w strefie klimatu umiarkowanego. Minusem niskiej wilgotności jest to, że cierpią błony śluzowe. Wystarczy kilka oddechów i wszystko w ustach wysycha. Roślinność sama z siebie tu nie rośnie i nie ma szans na przetrwanie. Jakakolwiek zieleń istnieje tylko w obecności obfitego nawadniania. Wizualnie Kuwejt pozostaje w tyle za podobnymi Emiratami lub Katarem. Nie ma jeszcze takiej obłędnej ilości drapaczy chmur, Rolls-Royce'ów i miejsc do spędzenia czasu w luksusowym stylu, ale też nie stara się tak o to, aby zbliżyć się w tej kwestii do swoich sąsiadów. Ostatnio obserwuje się brak rozwoju infrastruktury, turystyki czy całego kraju ogólnie, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Zatoki Perskiej. Odnosi się wrażenie, że cudzoziemcy, szczególnie tych kilku narodowości, którzy szukają pracy, nie są szczególnie mile widziani w tym kraju. Stoi za tym biurokracja z papierkową robotą, postawa pracowników przy wizytach w urzędach, trudności z uzyskaniem wizy turystycznej dla członków rodziny lub uzyskaniem prawa jazdy. Chociaż prawie 70% ludności kraju to pracownicy migranci, z których wielu buduje nowe biura i centra handlowe.
Prawo pracy zabroniło ostatnio pracy na zewnątrz w godzinach od 12 do 16, ale wielu i tak wykonuje pracę w najgorętszych godzinach dnia. W kraju warunki dla mężczyzn i kobiet zmuszanych do pracy na ulicach będą się pogarszać. W latach 2010-2035 średnia roczna temperatura w Kuwejcie wzrośnie o 1,6% do 28,7 stopnia Celsjusza. Dzika przyroda jest już zagrożona, a martwe ptaki pojawiają się na dachach podczas ciężkich letnich miesięcy, nie będąc w stanie znaleźć cienia ani wody. Weterynarze są zalewani bezpańskimi kotami przywożonymi przez ludzi, którzy znaleźli je na skraju śmierci z powodu udaru cieplnego i odwodnienia. Nawet dzikie lisy opuszczają pustynię, która już nie kwitnie, po deszczach w poszukiwaniu małych zielonych zakamarków pozostawionych w mieście, gdzie traktuje się je jak szkodniki. Nie tylko rosnące temperatury, ale także poziom mórz, zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę będą w przyszłości rosnąć. Jednym z aspektów walki Kuwejtu z upałem jest ropa, która jest spalana w celu wytworzenia energii elektrycznej. 21,5% całkowitej produkcji paliw kopalnych w Kuwejcie jest spalane w elektrowniach cieplnych. Obecnie odnawialne źródła energii dostarczają jedynie 0,5% całej zużywanej energii elektrycznej. Jak energochłonne miasto, takie jak Kuwejt, poradzi sobie, jeśli zmniejszy się ilość wydobywanych zasobów, takich jak ropa i woda? Do 2030 roku produkcja energii elektrycznej i wody będzie wymagała 30% ropy produkowanej w kraju. Świeża woda jest tu szanowana i na razie nie ma z nią problemów. Woda jest dostępna przez całą dobę w hotelach, a także na ulicy w specjalnych kranach za darmo. W mieście zainstalowano wiele wież ciśnień, które zdają się mieć nie tylko funkcję użytkową, ale również podkreślają status bogatego kraju, ponieważ woda jest tu droższa od benzyny. Około 99% słodkiej wody w kraju pozyskuje się w wyniku odsalania, które samo w sobie jest procesem energochłonnym, który obecnie w dużym stopniu uzależniony jest od ropy naftowej. Ponadto zaopatrzenie w wodę w Kuwejcie jest mocno finansowane przez rząd. Wszystko to sugeruje, że świat, w tym Kuwejt, musi nauczyć się żyć bez ropy. Gorący sezon trwa 4 miesiące z maksymalną średnią dzienną temperaturą powyżej 40 stopni Celsjusza. Najgorętszym miesiącem w roku w Kuwejcie jest lipiec ze średnią maksymalną temperaturą 46 i minimalną 31 stopni Celsjusza, a chłodny sezon trwa od końca listopada do marca z minimalną średnią dzienną temperaturą poniżej 24 stopni Celsjusza. A najzimniejszym miesiącem w roku w Kuwejcie jest styczeń ze średnią maksymalną temperaturą 18 stopni Celsjusza. Jednym z rozwiązań problemów z temperaturą jest ponowne przemyślenie architektury budynków. Warto zastanowić się nad alternatywą dla dużych, szklanych budynków opartych na ciągłej klimatyzacji wnętrza. Muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zużywały jak najmniej energii. Często architekci inspirują się tradycyjnymi perskimi badgirami, wieżami wiatrowymi. Zasysają powietrze z ulicy i kierują je przez zbiornik wodny na poziomie gruntu, aby ochłodzić cały budynek. W latach 60. domy rzadko miały klimatyzację, ale nawet w najgorętszych miesiącach w cieniu było chłodno. Dzieci spędzają teraz większość roku w domu, aby chronić się przed palącym słońcem lub niebezpiecznymi zanieczyszczeniami, które przyczyniają się nawet do niedoboru witaminy D, którą ludzie wytwarzają podczas ekspozycji na słońce. Mimo to Kuwejt pozostaje jednym z największych producentów i eksporterów ropy naftowej i nadal zanieczyszcza środowisko. Rząd milczał, ponieważ państwa ropy naftowej regionu dołączyły do krajów, które wyznaczyły cele redukcji emisji. Przed szczytem klimatycznym ONZ w Glasgow premier Kuwejtu forsował starą obietnicę ograniczenia emisji o 7,4% do 2035 roku. Walcząc ze zmianami klimatycznymi, małe kraje naftowe Zatoki Perskiej dążą do zmniejszenia emisji, które są stosunkowo niewielkie w globalnych wysiłkach na rzecz ograniczenia ocieplenia, ale mają znaczną wartość symboliczną. Kuwejt nic nie robi, jest sparaliżowany częściowo przez populistyczną presję w parlamencie, ale także dlatego, że wielu jego regulatorów emisji jest najbardziej uzależnionych od ropy naftowej. Rząd ma pieniądze, informacje i siłę roboczą, aby coś zmienić, ale nie jest zainteresowany kwestiami ochrony środowiska. Kraj nadal spala ropę, aby wytwarzać energię elektryczną i jest jednym z największych na świecie emitentów dwutlenku węgla per capita, ponieważ asfalt topnieje na drogach, a Kuwejt chroni się w klimatyzowanych centrach handlowych.
To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.